Bardzo, pani przewodnicząca. Jeśli jesteś politykiem, powinieneś wiedzieć, co to jest etyka i standardy i ich przestrzegasz. Jeśli nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie. Jak można walczyć, szanowni państwo, o prawa kobiet i osób LGBT, jednocześnie brać łapówki od krajów, które są dalekie od przestrzegania tych standardów? To jest hipokryzja. I smutne jest, że teraz wszyscy musimy się wstydzić za naszych kolegów i tak naprawdę podlegać takiej swoistej odpowiedzialności zbiorowej i negatywnej ocenie przez wyborców. Jeżeli ktoś jest łapówkarzem, jeżeli ktoś uwielbia pieniądze i one są dla niego wyznacznikiem standardów, to jego zachowania nie zmienią żadne przepisy i żadne dyrektywy.